Witam się, witam w kuchni i dzisiaj Was zapraszam na kolejne pyszne, ale dzisiaj też szybkie danie w przygotowaniu z frytkownicy beztłuszczowej. Tutaj sobie już popsykałam olejem, tym moim urządzonkiem. Mamy podłączone do prądu i dzisiaj tak, robię taki szybki obiadek bez ceregieli. Mam tutaj opakowanie warzyw na patelnię. Warzywa wybieracie sobie jakie chcecie. Ja sobie wybrałam tutaj z kawałkami ziemniaczków. Takie opakowanie, porcja na raz. Tutaj sobie zaraz wsypujemy wszystko. O, do naszego urządzonka. Nie wiem, czy tu jest torebka z przyprawą, czy nie ma. Zaraz zobaczymy, żebym ja tutaj torebki z przyprawą nie upiekła. Mamy kalafior, mamy ziemniaczki. O. Będziemy ustawić na program do warzyw. Zobaczymy, jak te warzywka się upieką. Tutaj jeszcze je, wiadomo, spryskam po wierzchu. Potem je sobie będę solić lub dopieprzać. I te warzywka dzisiaj będę podawać. Na dwie porcje to podzielę po upieczeniu. Z gotowanym jajkiem. Dwa jajeczka do porcji. Można dać jajka również smażone. Frytkownica moja nie jest o dużej pojemności, dla przypomnienia 3,5 litra pojemności kosza firmy Lechman pobiera 1400 W mocy. Fajnie sterowany panel dotykowy i sobie wybieramy menu, gdzie my tu mamy warzywka. Które tu będą warzywka? To chyba będzie drugie warzywka, dobra. Czyli mamy tak. Ikonkę warzywa. 12 minut w 180 stopniach. Ok. I odpalamy. I zobaczymy, jak się zrobią. Widzimy się po tym, jak te warzywka już tutaj się fajnie nam podpieką. I warzywka już mam. Gotowe. Naszykowałam właśnie sobie te jajeczka, posoliłam, popieprzyłam. Podzielę sobie na dwie porcje. Próbowałam, są mięciuteńkie, no ten kalafior troszkę duży. Jakby go się dało drobniej pokroić, to by było lepiej, ale było zamrożone. Marchewka miękka, wszystko miękkie. Tutaj sobie trzeba tylko dosolić. Można było od razu posypać solą, ale nie posypałam, także nakładam na talerz i pokażę Wam, jak finalnie będzie to danie wyglądać. Z jajeczkami u mnie można dać, tak jak ja dałam, gotowane, można dać smażone, opcjonalnie jakiś kawałeczek kiełbaski na gorąco do tych warzywek. Wybrałam specjalnie opcję z ziemniakami, żeby były po prostu sytsze, bo są i bez ziemniaków. Ja wybrałam opcję z ziemniakami i to będzie dla chłopaków taki szybki obiad. Czasami na leniwca nie chce się gotować, więc można szybko zrobić. Jak ktoś nie ma, no to wiadomo, na patelni sobie przygrzewa. Ja robię, jak widzicie, w maszynie. Także kochani, nakładam i Wam zaraz pokazuję. I zobaczcie, jak ładnie się prezentują te warzywka z jajeczkiem na talerzu i już mam chłopaków, żeby sobie zajadali. Tylko trzeba jeszcze dosolić i już szybki, pożywny obiad gotowy. A ja się żegnam i do zobaczenia. Pa, pa.